profit taking, czyli branie zysków. To jest to moja tylko opinia, żadna porada inwestycyjna. Więc można zobaczyć, można używać RSI do brania profitów. Jeżeli RSI osiąga wartości już 80, 90, 70, to należy się wycofać. Tak jak tutaj mieliśmy ruch RSI następował, następnie osiągnął, zobaczcie, 85 i tu można było już wyjść. Był to zysk na poziomie, powiedzmy, 12%, ok? Oczywiście na większych osiach czasu zyski są większe, na mniejszych osiach czasu zyski są mniejsze przy tych właśnie ruchach cenowych takich bardzo dużych. Ja zaraz pokażę, na to jest 5-godzinówka taka optymalna, powiedzmy 4-godzinówka taka optymalna, a pokażę też na 15 oraz na jednodniówce, dobrze? Więc pierwszy punkt to jest RSI. Drugim punktem, jaki możemy sobie postawić, to jest nasz własny profit z większej osi czasu, czyli ustawiamy, że przy 10% wychodzimy, albo ustawiamy stop loss 4 na te 10% i niech cena dalej, rynek decyduje, czy nas wyrzuci, czy po prostu pójdzie wyżej. Czyli na przykład powiedzmy, że mieliśmy 10% w założeniach, cena osiągnęła tutaj 14%, a my przy 10% powinniśmy być gdzieś mniej więcej tutaj, w tym miejscu, więc moglibyśmy postawić sobie stop loss. Oczywiście wyrzuciłoby nas to wszystko tutaj na dół i już byśmy nie byli, ok? Ale czasami jest tak, że nie wyrzuci, tylko po prostu jest, ma akumulacja i dalej cena idzie w górę, ok? Więc to byłby kolejny raz takie nasze postanowienie. Więc mamy już RSI, nasze postanowienie oraz możemy użyć Fibonacci. Jak wiemy, możemy sobie zaznaczyć Fibonacci. Oj, tutaj już nam się... Możemy sobie zaznaczyć tutaj Fibonacci. Powiedzmy... powiedzmy, jak głęboko będzie szło. Ja tutaj pokażę na, może na tym tutaj obrazku. To już niepotrzebne nam są te gadżety. No i zobaczmy sobie Fibonacci. Czyli jak mamy ten ruch, tutaj spadliśmy i idziemy jeszcze raz do góry, no to naszym takim punktem może być właśnie Fibonacci. Ja tutaj od początku tego ruchu wezmę. I możemy sobie wyrysować kolejne poziomy dobrania profitów, ok? Czyli wiemy, że jak na przykład tutaj RSI było bardzo negatywne, to będzie szło do góry, więc te pierwsze dwie tutaj linie, no, mogłyby być po prostu takie, powiedzmy, no, nie za bardzo, ok? Można wyżej to podciągnąć. I wtedy można sobie właśnie ustawić na wyżej. Jeszcze właśnie pokażę, zaraz to. Tak to powinno być. O, właśnie tutaj był retrace, sorry. To jest właściwe właśnie. Chociaż tamto nie, tamto też jak szło do góry, to miało opory, a tutaj mamy właśnie supporty. Gdyż właśnie od dołu do góry to są supporty, od góry do dołu to są właśnie opory. Retrace i resistance, Fibonacci. Więc tutaj tak samo. Mieliśmy odbicie od tej golden pocket i idziemy do góry. I wtedy możemy sobie już tutaj właśnie na tej granicy tutaj postawić stop loss. Wyszliśmy i możemy iść dalej, więc Fibonacci jest drugą taką kwestią. Jeszcze można też użyć stokastik. Jeżeli stokastik z tego poziomu dolnego wychodzi i idzie do samej góry, to mniej więcej w tym miejscu można by było wyjść. I zobaczcie, ponownie jesteśmy na samej górze. Było jeszcze wzrost do góry, ale pamiętajcie, nigdy nie złapiecie jakiegoś topu. Może zdarzy wam się raz na 40 razy, ale te 39 umoczycie, więc lepiej mieć 10-15% ustawione, aniżeli wejść na 40% lub 50%, a następnie wziąć tylko 5%, bo cena nagle zawróci do dołu, tak jak tutaj. Mieliśmy na górkę i zaraz szybko zawróciła. Pamiętajcie, że nie wiadomo, jak ta cena się zachowa. Zobaczcie, nie wiedzieliśmy, widzieliśmy tutaj, że poszło jeszcze do góry pięknie i nagle spadek. Nie wiedzieliśmy, jak głęboko to będzie ten spadek, prawda? Więc na takich zasadach można też brać. Moim najlepszym profit takerem jest osobiście RSI wraz z CHOP indeksem, który wyjaśnię później. Jeżeli CHOP index pokazuje wartość exhaustion, czyli wyczerpania, ja wychodzę z trade'u i jak dotąd jest to bardzo dobra opcja. Jeszcze wrócę tylko na moment do małych oś czasu, gdyż jeżeli ktoś traduje właśnie na dniówce, no to wtedy nie należy liczyć na jakieś bombowe, milionowe strzały, tylko po prostu jeżeli wchodzimy w coś i jest taka pompa, to na końcu tej pompy po prostu wychodzimy. I później cena spada lub nie spada i jest
jest po prostu koniec naszego wyjścia. Nie liczy na coś, bo szybko, zobaczcie, jak weszła, tak szybko spadła ta cena. Okay? Więc tak należy to brać. Jeżeli ja to sam się nauczyłem kiedyś, chciałem właśnie więcej, odkąd zacząłem skalpować i po prostu wchodzić na dniówce w 15-minutówki, to po prostu wchodzę, jest ruch i od razu po nim wychodzę. Obojętnie, czy jest to 3%, 5%, to, że gram na dźwigni razy 2, razy 3, razy 4, czasami razy 5, no to za każdy procent dostaję tam odpowiednio parę procent i gdzieś mniej więcej na 5-6% wychodzę. Do widzenia, biorę $50 czy 60 i już mnie nie interesuje. Czasami oczywiście cena pójdzie do góry, czasami pójdzie na dół. Nie ma to reguły. Ważne, że ja już mam coś w kieszeni. Także tym odcinkiem na razie żegnam się z Wami.